Cześć! Z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. Dzisiaj pora na trzecią drużynę z grupy C w naszej serii Mundial 22. Jest to jednocześnie pierwszy rywal na Mistrzostwach Świata reprezentacji Polski. Chodzi tutaj oczywiście o Meksyk. Zapraszam. Meksyk jest reprezentacją obecnie zajmującą 13 miejsce w rankingu FIFA. Największymi sukcesami tej kadry jest zdecydowanie Mistrzostwo Ameryki Północnej, aż 11-krotnie, ostatnio w 2019 roku. Popularnym przydomkiem tej reprezentacji jest L3, czyli trzykolorowi. W kwalifikacjach reprezentacja Meksyku zajęła drugie miejsce w grupie tuż za Kanadą. 8 zwycięstw, 4 remisy i 2 porażki. Oznaczało to, że mieli dokładnie tyle samo punktów co Kanada. Przegrali jednak bilansem bramkowym. Najlepszym strzelcem kwalifikacji był napastnik Wolverhampton Raul Jimenez z 3 bramkami. Po 2 strzelili Vega i Martin. W 2022 roku rozegrali aż 15 meczów. 7 z nich zakończyło się zwycięstwem, 5 remisów i 3 porażki. Jednak wszystkie porażki były tylko i wyłącznie w meczach towarzyskich. Jak do tej pory reprezentacja Meksyku grała na mundialach aż 16 razy. Jest to 5. najlepszy wynik po Brazylii, Niemczech, Włochach i Argentynie. Po raz pierwszy grali w 1930, a ich najlepsze osiągnięcia to ćwierćfinał w 1970 i 86 roku. Trenerem jest 59-letni Argentyńczyk Gerardo Martino, którego można pamiętać m.in. z prowadzenia FC Barcelony. Pracował także w reprezentacji Argentyny, Atlancie, Newell's Old Boys i Paragwaju. Od 7 stycznia 2019 roku jest selekcjonerem reprezentacji Meksyku. Prowadził kadrę w 61 meczach, 40 z nich wygrał, 11 zremisował i 10 przegrał. Kapitanem tej reprezentacji jest 36-letni pomocnik Betisu Andres Guardado. Ma najwięcej występów ze wszystkich piłkarzy w historii w reprezentacji Meksyku, obok Claudio Suareza, 177, w których strzelił 28 bramek. Największą gwiazdą reprezentacji Meksyku jest zdecydowanie Irving Lozano z Napoli. 27-letni skrzydłowy w 59 meczach w kadrze strzelił 16 bramek, a jego wartość rynkowa, najwyższa spośród wszystkich piłkarzy reprezentacji, to 30 milionów. Inni ciekawi zawodnicy, wszechstronny pomocnik obrońca Ajaxu Amsterdam Edson Alvarez, skrzydłowy Sevilli Jesus Corona, zwany także Tecatito, oraz wspomniany wcześniej napastnik Wolverhampton i król strzelców Meksyku, jeśli chodzi o kwalifikacje, Raul Jimenez. Reprezentacja Meksyku na boisko najczęściej wybiega formacją 1-4-3-3. Gdybym miał przewidzieć ich skład, w bramce broniłby legendarny, jeśli chodzi o mundiale, goalkeeper Guillermo Ochoa z Ameryki. Obrona to prawy defensor Ajaxu Jorge Sanchez, na środku obrońca Monterrey Cesar Montes i zawodnik Ameryki Nestor Araujo. Natomiast na lewej, podobnie jak Montes z Monterrey, Jesus Gallardo. W środku pomocy Hector Herrera z Houston Dynamo, Edson Alvarez i Carlos Rodriguez z Cruz Azul. Natomiast atak to najbardziej znana trójka: Jesus Corona, Raul Jimenez i Irving Lozano. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A tymczasem trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.